Gonili te demony, te obawy o spadek ewentualną, rozbijając dzisiaj ekipę z Grudziądza i teraz Łaguta na zakończenie chce pokazać, że on dzisiaj swoją indywidualną postawą zasłużył absolutnie na to, by nazwać go najlepszym żużlowcem tego spotkania. Rzeczywiście w pojedynkę próbował tutaj wyszarpywać zwycięstwa zawodnikom gospodarzy i teraz zmierza po trzecią wygraną. Jego partner z pary Rafał Okoniewski jest na czwartym miejscu, a Ward z Dudkiem jeszcze czegoś tutaj spróbują, jeszcze z pewnością będą starali się osaczyć Łagutę, ale teraz upadek fatalny zawodnika w kasku czerwonym Darcy Warda. No i jaki jest stan zdrowia zawodnika z Australii? Drastycznie wyglądający wypadek Darcy'ego Warda. Kibice z przerażeniem patrzyli na to, jak wyglądał ten moment, w którym australijski zawodnik uderzył z impetem w ten płot okalający tor. No ale cóż, arbiter w związku z tym musiał wykluczyć australijskiego zawodnika i powtórka.